Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Jan Chrzciciel robi coś niezwykłego. Wysyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem: czy ty na pewno jesteś Mesjaszem? Czy innego mamy oczekiwać? Wielu zapewne dziwiło się, dlaczego tak postąpił Jan Chrzciciel. Przecież to właśnie on wcześniej sam zapowiadał Mesjasza. Co więcej, wskazał go w osobie Jezusa Chrystusa. Ochrzcił go. Był świadkiem nadprzyrodzonych znaków towarzyszących temu wydarzeniu. Czyżby nagle w jego sercu pojawiły się wątpliwości? Działanie Jana Chrzciciela nie miało nic wspólnego ze zwątpieniem. Było raczej dowodem jego wielkiej pokory. Pokory człowieka, który nigdy nie rościł sobie prawa do wszechwiedzy o Mesjaszu i był ciągle otwarty na to, że ktoś może go o czymś pouczyć. A więc być może, domyślamy się, był w więzieniu i współwięźniowie zaczęli mieć wątpliwości, czy Mesjasz w osobie Jezusa Chrystusa to na pewno on. Przecież nie dopuściłby do tego, żeby jego prorok, Jan Chrzciciel, skończył w więzieniu, żeby zginął później śmiercią męczeńską. A tymczasem Jan nie chciał być tym, który będzie wyrokował o Bożych tajemnicach. Po prostu powiedział: wyślę uczniów, niech go wprost zapytają. I Jezus chwali pokorę Jana. Chwali go w słowach: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. A więc czyni go największym spośród wszystkich proroków, ale równocześnie mówi: lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. I to nie jest wyraz umniejszenia roli osoby Jana Chrzciciela, ale dowód jego wielkiej pokory, że właśnie on w niebie jest najmniejszy, to znaczy najbardziej pokorny spośród wszystkich pokornych. Jan Chrzciciel modlił się, pytał Boga, miał odwagę zadawać pytania samemu Jezusowi co do spraw, o których wiedział, ale jednak chciał mieć pewność. Jest to znak pokory. I pierwsza nauka, jaką czerpiemy od Jana Chrzciciela, to taka, że być pokornym to nigdy nie być zbyt pewnym swojej wiary. To wciąż być na pozycji człowieka, który pyta Boga: Boże, czy to naprawdę jesteś Ty? Czy moja wiara do Ciebie jest prawdziwa, właściwa? Czy dobrze rozpoznaję swoje życiowe powołanie? Czy dobrze je wypełniam? Bycie zapewnym, zbyt pewnym swojej relacji z Bogiem z reguły kończy się fatalnie. Boleśnie przekonał się o tym apostoł Piotr,
Piotr zapewniał Jezusa: nigdy Ciebie nie opuszczę, nigdy Ciebie nie zdradzę. Taka postawa Jana Chrzciciela, postawa pokory, rodziła wielki szacunek i zaufanie w uczniach Jana Chrzciciela do swojego mistrza. Nie tylko Jezus miał swoich uczniów, miał ich także Jan Chrzciciel. I po śmierci Jana Chrzciciela staną się oni wiernymi słuchaczami nauk Jezusa. Pokora Jana Chrzciciela pomogła mu doprowadzić swoich uczniów do Jezusa, Mesjasza. Nigdy on nie mówił: to ja wiem wszystko, to ja wam powiem, jak macie żyć. Nie, on mówił: jest silniejszy, większy ode mnie, za nim idźcie. Czy potrafimy tak samo mówić w naszym życiu, że jest ktoś silniejszy od nas, że jest to Bóg i że za nim trzeba iść? I tutaj właśnie przechodzimy do tego, jak bardzo ważna jest rola pokory w naszym życiu, szczególnie wtedy, kiedy Bóg powierza nam rolę bycia przewodnikiem duchowym dla kogoś. Być przewodnikiem duchowym kojarzy się z reguły z kapłanami, ale jednak to nie tylko zadanie kapłańskie. To także zadanie rodziców, którzy prowadzą do wiary swoje dzieci. Bóg oczekuje zarówno od nas, od kapłanów, jak i od was, od rodziców, że doprowadzimy powierzone nam osoby, czy to parafian, czy dzieci, do wiary, do Chrystusa. I zadajmy sobie jeszcze raz pytanie, czego uczymy się, wpatrując się w przykład pokory Jana Chrzciciela? Czego uczymy się my, którzy przekazujemy wiarę, albo przynajmniej staramy się to robić? Pierwsza bardzo ważna rzecz, to trzeba mieć świadomość tego, jak ważna jest misja, którą powierzył mi Bóg, jak ważne jest zadanie, moje powołanie, że moje istnienie na ziemi ma pewien bardzo konkretny, określony cel. I czy pojmuję, jakie to jest ważne? Od tego przecież zależy moje zbawienie. A więc jeżeli tutaj wy obecni, jako rodzice, rozpoznaliście takie powołanie, to czy potraficie się dobrze do tego zadania przygotować? Jan Chrzciciel, aby wskazać ludziom na Mesjasza, długo przygotowywał się na pustyni. Mówi się, że wyjście na pustynię i przebywanie na pustyni wyostrza nasze zmysły i powoduje, że więcej widzimy, więcej słyszymy. Tak właśnie o to chodziło. Jan Chrzciciel chciał tak wyostrzyć swój słuch, aby móc później usłyszeć głos Mesjasza, głos Boga. Zależało mu na tym, żeby jego wzrok stał się tak ostry, aby mógł w tłumie dostrzec Mesjasza. Co ja robię, żeby dobrze przygotować się do swojego powołania, szczególnie jako ojciec, jako matka? Bardzo ważna tutaj jest formacja, szkolenie się, dokształcanie. Pamiętam, przyszedł do mnie kiedyś pewien młody mężczyzna kilka miesięcy po ślubie i mówi: proszę księdza, czy może mi ksiądz polecić jakąś książkę, artykuły o tym, jak być rodzicem, ojcem? Bo ja tego nie wiem, ja nie miałem przykładu z domu. Moi rodzice fatalnie wywiązywali się z tego zadania. Ja nie chcę tak jak oni. Ja muszę się tego skądś dowiedzieć. I ta rozmowa z nim tak mną poruszyła, że stała się początkiem takiej innej myśli, która pojawiła się we mnie, że trzeba napisać taką książkę, że ona jest bardzo potrzebna, jak prowadzić dzieci do Boga, że wielu ludzi jej potrzebuje, że to nie jest takie oczywiste. I dobrze, że tacy ludzie są, którzy szukają, pytają. Dalej, oprócz formacji intelektualnej bardzo ważna jest formacja duchowa, modlitewna. Muszę się modlić, żeby dobrze wypełnić swoje zadanie. Pan Jezus wyraźnie mówi: beze mnie nic nie możecie uczynić. I bez modlitwy nie jesteś w stanie dobrze wypełnić swojego życiowego zadania. Pamiętaj o tym. Modlitwa jest znakiem pokory, a więc tego, że nie liczę na siebie, ale liczę przede wszystkim na pomoc Boga i Jego zapraszam do mojego życia, do mojego powołania, do zadań, które zostały mi powierzone. Dalej znakiem pokory jest zadanie sobie pytania, jak wypełniam te obowiązki. Czy po łebkach, byle jak, traktuję je drugo- i trzeciorzędnie, czy raczej uważam, że to jest priorytet, bo tu chodzi o czyjeś zbawienie, przekaz wiary.
Jan Chrzciciel całkowicie i bezkompromisowo poświęcił się zadaniu głoszenia, nauczania ludzi, ale czy my potrafimy tak samo? Bóg powierza nam ważne obowiązki, ważne zadania, nam kapłanom i oczekuje, że będziemy głosili Chrystusa, będziemy przekazywali wiarę, będziemy udzielali sakramentów, a cała reszta to już jest tylko dodatek. I tak samo w kwestiach rodzicielskich, ojcowskich, macierzyńskich. Przede wszystkim na pierwszym miejscu jest sprawa przekazu wiary. I to jest priorytet, któremu muszę poświęcić się na 100%. Pokora Jana Chrzciciela pomagała mu w doskonały sposób pojąć i wypełnić zadania, jakie powierzył mu Bóg. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że nad tajemnicą rodzicielstwa, ojcostwa, macierzyństwa trzeba umieć z pokorą schylić głowę. Jest w tym wielka, głęboka prawda. Kolejny dowód pokory Jana Chrzciciela to świadomość, że nie wolno mu zatrzymać uczniów przy sobie, ale ma ich doprowadzić do Jezusa. I podobnie w zadaniach rodzicielskich. Nie wolno ci zatrzymać dziecka przy sobie. Nie chowasz ich dla siebie, ale dla Jezusa. Nie chowasz ich dla świata, dla sukcesu, dla kariery, ale dla Jezusa, dla wiecznego zbawienia. Nie jest twoim zadaniem rozkochać je w samym sobie, ale w Jezusie. Tak, są takie dzieci, źle wychowane, które nie potrafią nikogo kochać, ani Boga, ani nawet rodziców. Kochają tylko same siebie, zepsute, mali egoiści. Dzieje się tak właśnie z powodu tego największego błędu, kiedy nie postawimy Boga na pierwszym miejscu, bo to właśnie od Niego uczymy się prawdziwej miłości. A więc wychowywać i formować do ukochania Boga, to jest nasze zadanie. I żeby tak rzeczywiście było, potrzeba, żebyśmy jak najwięcej mówili o Chrystusie, mówili o Bogu, o Jego miłości do nas. Zastanów się, ile w domu mówisz swoim dzieciom, współmałżonkowi o Jezusie obecnym w twoim życiu. Ile On znaczy w waszym domu. Pokora Jana Chrzciciela to także Jego zgoda na przeciwności, trudności, niezrozumienie ze strony wielu ludzi i prześladowania. Ostatecznie umiera śmiercią męczeńską, ale nigdy się nie zbuntował. Nigdy nie wykrzyczał Bogu: Boże, to ja Tobie poświęciłem całe moje życie. Tyle Tobie oddałem, tak wiele modlitw i postów. I jak skończyłem? Jak bardzo muszę cierpieć? Jego pokora kazała mu przyjąć wolę Bożą. I tak samo potrzeba w życiu rodzica być pokornym wobec życia, wobec woli Bożej, wobec różnych wydarzeń, które mogą się wydarzyć, przytrafić wam w rodzicielstwie, ale które mogą was bardzo zaboleć. I tak trzeba umieć przyjąć w pokorze do wiadomości, że jako ojciec, jako matka często będziesz musiał narazić się swoim dzieciom, nie pozwalając im na wszystko. Że będziesz musiał narazić się ludziom, którzy będą tobie wytykali: a po co wysyłasz dzieci na religię, a po co chodzicie do kościoła, a po co przestrzegacie Bożych przykazań. Nikt już tak nie robi. Będziecie się ludziom bardzo narażać. Będziecie się ludziom narażać dlatego, bo będziecie chcieli postawić Boga na pierwszym miejscu swojego życia, co jest niezbędne, żeby móc przekazywać wiarę. Będzie ciebie bolało, będzie dla ciebie cierpieniem także to, że buntować przeciwko tobie będą się także twoje dzieci. Będzie spotykać się z ich niezrozumieniem, złym słowem, prześladowaniami, a może nawet spotka ciebie męczeństwo. Tak, jest coś takiego jak męczeństwo w rodzicielstwie. Męczeństwo zwane porzuceniem. Ile razy spotykałem się z takimi starszymi rodzicami, którzy mówili: moje dzieci nie mają już ze mną żadnego kontaktu, odeszli od nas, nie przyznają się do nas z powodu naszej wiary, z powodu tego, co jest dla nas ważne, naszych wartości. Nic już dla nich nie znaczymy i to bardzo boli. Ale mówią: nie zmienilibyśmy przeszłości, wszystko zrobilibyśmy tak samo. Nie dopuścilibyśmy do takiej sytuacji, żeby zrezygnować z Boga tylko ze względu na nasze dzieci, ich akceptację. Pokora rodzica polega na uznaniu,
że Twoje dziecko nie jest idealne, że popełnia błędy, że jest zdolne do grzechu, że nie idealizujesz swojego dziecka, nie bronisz nierozsądnie, że pozwalasz mu zakosztować konsekwencji jego złych wyborów. Pokora rodzica polega także na tym, że kiedy Twoje dorosłe dziecko odejdzie od Pana Boga, od Twoich wartości, kiedy zacznie źle wybierać, to przekonasz się, że jest taki moment, że już nic nie możesz zrobić, żadnymi słowami przekonać go do zmiany swojego życia, do dostrzeżenia własnych błędów. I wtedy tylko trzeba prosić Boga o litość, o łaskę dla Twojego dziecka. Trzeba tylko modlić się i pokutować za dziecko. Tak, tutaj trzeba być pokornym. Pokornie trzeba uznać, że Bogu o wiele bardziej zależy na zbawieniu, na uratowaniu duszy Twojego dziecka niż Tobie. I że On zna milion sposobów lepszych niż Twoje własne, aby uratować duszę Twoich dzieci. Ty masz tylko modlić się ufnie i pokornie. A taka pokora może przynieść wielkie owoce. Owoce, których może nie dostrzeżesz w swoim życiu, ale być może na pewno zobaczysz je po swojej śmierci. Być pokornym to znaczy także nie chcieć podobać się za wszelką cenę swoim dzieciom, ale przede wszystkim chcieć, pragnąć podobać się tylko Bogu. Jakiś czas temu też przyszła do mnie pewna młoda kobieta i mówi: proszę księdza, mam kochanego ojca, ale on kocha mnie i moje rodzeństwo chorą miłością, bo on powinien zareagować, powiedzieć mojemu bratu, siostrze: słuchajcie, musicie się nawrócić, nie wolno wam tak żyć, żyć w grzechu. A on tego nie robi. Kiedy ja zwracam mu na to uwagę, on mówi: relacje, moje relacje z moimi dziećmi są dla mnie najważniejsze. I milczy na grzech, na błędy swoich dzieci, bo jego relacje są dla niego najważniejsze. Nie zastanawia się nad swoimi relacjami z Bogiem, których chyba nie ma, bo gdyby były, to ze względu na tę relację z Bogiem postawiłby Boga na pierwszym miejscu i dobrze by wypełnił swoje zadanie rodzicielskie, ojcowskie, polegające także na tym, w tym konkretnym przypadku, żeby powiedzieć dzieciom: słuchajcie, nie wolno wam tak żyć, nie ma na to mojej zgody, nie będzie na to mojego błogosławieństwa. A dla wielu rodziców niestety relacja z dziećmi jest ważniejsza niż relacja z Bogiem. I to w sposób dosłowny, bo gdyby zmierzyć czas, który poświęcasz na rzecz swoich dzieci, a potem czas, który poświęcasz na rzecz Boga, to może się okazać, że naprawdę niewiele uwagi poświęcasz Bogu. Aby przekazywać wiarę, trzeba być bardzo pokornym. Także w tym znaczeniu, żeby nigdy nie być sędzią Boga. Nie osądzać Go za to, nie krytykować, że Twoje życie nie ułożyło się tak, jak tego pragnąłeś, że Twoje dzieci nie są takie idealne, jak to sobie wymarzyłeś. Bóg wie lepiej, co jest dobre dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Pokorny nigdy nie będzie stawiał się na miejscu Boga. Uznaje mądrość, wszechwiedzę Boga. Wiele dzieci nie ma tego w domu, bo jeden z rodziców albo czasem oboje podważają autorytet Boga, nie liczą się z Bogiem, albo żyją tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał, albo bluźnią Bogu, a dzieci są tego świadkami. Pokora w oddawaniu Bogu czci, tak jak On sobie tego życzy, to jest kolejny bardzo ważny znak dobrego prowadzenia swoich bliskich do Boga. Ponieważ okazując Bogu cześć, czyli miłość, pokazujemy: On jest dla mnie ważny. Dokładnie tak samo jak w małżeństwie, małżonkowie winni sobie okazywać i szacunek, i cześć, i miłość na różne sposoby, słowem, gestem, czynami. I to jest znak dla dzieci. Nasi rodzice się kochają. Chcemy żyć tak jak oni, czujemy się bezpieczni. Jeżeli ty okazujesz swoją miłość Bogu, ale tak jak On sobie tego życzy, tak jak On tego chce, czyli praktykując, wypełniając Boże przykazania, modląc się, no to wtedy ty pokazujesz swoim dzieciom: tak, ja kocham Boga. To nie jest tylko puste słowo. A więc módl się, praktykuj. Nie bądź letnim katolikiem, który wpada do kościoła raz na kilka tygodni czy miesięcy. Bóg mówi wyraźnie, trzecie przykazanie: będziesz dzień święty święcił.
Twoje dziecko musi widzieć Ciebie przystępującego do sakramentów, komunii świętej, spowiedzi, aby Twoje świadectwo było prawdziwe. Kiedyś pewna siostra z zakonu opowiadała mi, kiedy tłumaczyła dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii świętej istotę trzeciego przykazania, że po katechezie dziecko, trzecia klasa szkoły podstawowej, przychodzi i mówi do tej siostry: proszę siostry, czy moi rodzice będą zbawieni? Bo oni nic nie robią z tego, co siostra mówiła. I siostra mówi, że po prostu aż ręce załamała. Jak to dziecko potrafiło trafnie dostrzec i ocenić błędy własnych rodziców. Ale co miała? Oszukać to dziecko, powiedzieć: słuchaj, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Kazała się dziecku modlić za swoich rodziców. I co się stało? W następnym roku, po pierwszej komunii świętej, rodzice wypisali swoje dziecko z lekcji religii, bo to już było niepotrzebne, że jest po pierwszej komunii. Dziecko liczyło na to, że zbawi swoich rodziców swoją modlitwą, a rodzice zrobili naprawdę wiele, żeby dusza ich dziecka została potępiona, odmawiając mu prawa do spotykania się z Bogiem na modlitwie, przez sakramenty, ale także przez katechezę. Tak niestety czasem jest, ale trzeba pamiętać, że nigdy do nieba nie wejdziesz sam. Albo pociągniesz za sobą do nieba swoje dzieci, albo pociągniesz za sobą swoje dzieci do piekła. W którą stronę idziesz? W którą stronę prowadzisz swoich bliskich, jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu twojego życia? Pokorny rodzic zabiega tylko o te dobra doczesne dla siebie i dla dzieci, które nie stoją na przeszkodzie osiągnięciu dóbr wiecznych. Jeśli decyduje się coś kupić, jeśli podejmuje jakąś decyzję względem rodziny, dzieci, zawsze pokorny zadaje sobie pytanie, czy dzięki temu moje dzieci, moja rodzina, ja sam zostaniemy zbawieni? Czy ta sprawa, ten przedmiot nie przesłoni mnie i mojemu dziecku Boga? Czy przypadkiem ten nowy gadżet, który kupujesz swojemu dziecku, nie stanie się jego przekleństwem, bożkiem? Czy będzie dla duszy twojej i twoich dzieci dobre i pożyteczne to, co zamierzasz względem swoich dzieci, decyzje, które chcesz względem nich podjąć? Pokora rodzica objawia się zadawaniem takich właśnie pytań sobie i Bogu. Objawia się tym, że każda inicjatywa, jaką podejmujesz względem rodziny, dzieci, staje się schodami do nieba. Módlmy się zatem, abyśmy jak najlepiej podjęli nasze zadania, obowiązki pasterskie i wychowawcze, pamiętając o tym, że kiedyś w przyszłości Bóg nas z tego będzie sądził, ale także i nagradzał, o ile wypełnimy je mądrze i pokornie. Amen.